miesięcy. Tymczasem i on, i trójka innych polskich snowboardzistów musiała przerwać przygotowania do najważniejszego występu w karierze. Dlaczego? Proszę posłuchać Michała. Nie mogę trenować i przygotowywać się do Igrzysk Olimpijskich w Soczi, głównie ze względów finansowych. Mimo iż zdobyłem nominację, wypełniłem wszystkie kryteria kwalifikacyjne do Igrzysk w Soczi, Ministerstwo Sportu postanowiło finansować tylko dwóch zawodników w polskim snowboardzie, Mateusza Ligockiego i Aleksandrę Król, którzy mieli w tym sezonie najlepsze wyniki. Natomiast jest jeszcze czterech zawodników, w tym ja w snowboardzie i dwóch zawodników, dwie zawodniczki, którzy zrobili minima, a decyzją ministerstwa jest jak gdyby zakaz przeznaczania na nas finansów. Czegoś nie rozumiem. Masz kwalifikację olimpijską. Do tej pory byłeś finansowany z budżetu państwa i co? I na ostatniej prostej tych pieniędzy zabrakło? Właśnie to jest dla mnie cały absurd sytuacji, bo przez 3 lata byliśmy finansowani przez Ministerstwo Sportu. Trochę tych pieniędzy z środków budżetowych zostało na nas przeznaczonych. My poświęciliśmy sporo swojego czasu, sporo pracy, zaangażowania, zdrowia też. No i teraz jak jesteśmy na ostatniej prostce, kiedy już jest po prostu zielone światło, żeby na igrzyskach wystartować, pokazać się z jak najlepszej strony, zareprezentować swój kraj. Ludzie w Ministerstwie Sportu podejmują decyzję, że jak gdyby na nas już finansów nie będą przeznaczać. A to jest sytuacja twoim zdaniem nieodwracalna? Mam nadzieję, że to jest sytuacja odwracalna, głęboko w to wierzę, bo również co się zdziwiłem, w środę na porannym spotkaniu w radiowej jedynce pani minister Mucha została zapytana o tę sytuację, w której jak gdyby znajdują się aktualnie polscy snowboardziści. No i wyraziła zdziwienie, jakby nic o tej sytuacji nie wiedziała, więc wygląda mi na to, że jak gdyby ta decyzja została podjęta poza nią. Ministra była zdziwiona tą jak gdyby decyzją ministerstwa, więc może ona się z tym nie zgadza i może jak gdyby jest szansa, żeby odwołać tą decyzję. To są duże pieniądze, które zostały do samych igrzysk, czy to nie są jakieś ogromne sumy? W skali tego 4-letniego cyklu, w którym kadry olimpijskie są objęte, no to już powiedzmy, że to będzie 25% sumy. Z tym, że jeszcze ministerstwo nam co roku podkręca kurek i jak gdyby te finanse są niższe. Więc ja nie wiem, ja jestem zawodnikiem, ja chcę jeździć, nie wiem do końca jakie to są pieniądze, ale no na pewno jest jakaś rezerwa w Ministerstwie Sportu stworzona na jakieś potrzebne rzeczy, więc no myślę, że jeżeli ministerstwo będzie chciało, że tak powiem, wesprzeć snowboard, to powinny się te pieniądze znaleźć. Snowboard nie jest dyscypliną niszową na igrzyskach zimowych, prawda? Nie, absolutnie. Snowboarding to jest wspaniała dyscyplina sportu. Druga najbardziej popularna dyscyplina zimą, poza narciarstwem alpejskim. Garną się do tego dzieci, młodzież, dorośli, starsi, kobiety, mężczyźni. Także jest to sport dla wszystkich. Na igrzyskach w Soczi zostanie rozdanych 10 kompletów medali w 5 konkurencjach. Tak więc jest to naprawdę bardzo poważna konkurencja sportowa. Na przykład taki fakt podam, że halfpipe snowboardowy, w którym ja startuję na Igrzyskach Olimpijskich, miał największą oglądalność telewizyjną w Stanach Zjednoczonych. No a snowboardzista Sean White był najbardziej rozpoznawalnym sportowcem na całych igrzyskach ze wszystkich. Apelujemy do pani minister Joanny Muchy, żeby znalazły się środki na przygotowania dla naszych snowboardzistów, no bo skoro przygotowywali się do igrzysk przez 3 lata, mają kwalifikację olimpijską, to byłoby chyba słabo, gdyby na te igrzyska się nie wybrali. A w naszym konkursie Ekstraklasy, w którym